odcinku z quizami. Jak widzicie, pod tytułem będą dzisiaj quizy o psach. Także od razu zaczynamy, bo chciałabym zrobić jednak ten film szybko. Mam nadzieję, że wszystko mi się nagra, bo przed chwilą robiłam inne quizy, próbowałam nagrać ten film, ale niestety pliki mi się nie zapisały. Także mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze i wszystko mi się zapisze i będziecie mogli zobaczyć ten odcinek. No, także zaczynamy. Czy przeżyłbyś będąc chihuahuą na jeden dzień? Rano budzisz się w innym pokoju na psim legowisku, oglądasz się dokładnie i okazuje się, że jesteś chihuahuą. Jak reagujesz? A tam raz się żyje, obejrzę ten dom, może być fajnie. Zamartwiasz się, panikujesz, próbujesz wołać pomoc, dać słyszysz tylko marne hał-hał. Biegasz po całym domu, rozwalasz wszystko i czekasz. Chyba obejrzę dom, tak myślę. Obca kobieta woła do ciebie, jak reagujesz? Ze ciekawieniem, co jest na śniadanie, zbiega nasz na dół. Pomyślcie trochę, czy jest zejść. Nie zejdę nigdzie na żadne śniadanie, tylko poszukam wyjścia. Niechęcią zejdę na dół. Zaciekawieniem zejdę. Chodzisz na dół, patrzysz na miskę z zaciekawieniem, ale widzisz tylko wołowinę w galaretce. Co robisz? Zapowiada się smacznie, o fuj, nie zjem tego świństwa. Wygląda obrzydliwie. Zjem trochę, żeby zrobić dobre wrażenie. Zapowiada się smacznie. Kobieta każe ci to zjeść, po czym idzie na górę posprzątać. Co robisz? Mogę stracić jajecznicę, mogę strącić jajecznicę, ale chyba narobię wtedy za dużo zamieszania. Lepiej zjem wołowinę z galaretką. Strącę jajecznicę ze stołu. Może znajdę coś na podłodze. Chyba nie warto, ale rozejrzę się, czy nie ma czegoś innego oprócz jajecznicy. Lepiej zjem wołowinę z galaretką. Co robisz po śniadaniu? Chciałbym iść na dwór. Może znajdę jakiegoś towarzysza do zabaw. Chcę już być sobą. Położę się i spróbuję zasnąć. Poszukam czegoś, czym mogę się bawić. Poszukam czegoś do zabawy. Wyszliście na spacer. Co będziesz robić? Chcę wrócić do domu, skorzystam z toalety, a potem się przejdziemy. Jak już mówiłam, chcę poznać kogoś nowego, więc przejdziemy do parku. Pobawimy się w aportowanie. Zabawa w aport. Spotkałeś kolegę Luka. Czy masz ochotę z nim porozmawiać? Oczywiście, że tak, nie chcę do domu. Przejdziemy się gdzieś razem. Jestem nieśmiały, bo czekam, aż zagada. Oczywiście, że tak. Wybiło 18. Musicie wracać do domu. Jak reagujesz? Nareszcie dom. Och, ale najpierw... Okej, ale najpierw się pożegnam. Idę. Biegnę. Idę. W 100% tak. Świetnie byś sobie poradził, będąc psem właśnie tej rasy. Jedzenie nie jest dla ciebie problemem. No. Także bardzo fajny wynik. Podobał mi się ten quiz. Także dajcie znać, co wam tutaj wyszło. Filmowe psy. Bo tytuł quizu jest taki. Czy rozpoznasz popularne filmowe psy? Także zaraz zobaczymy. Jak nazywa się ten pies? Beethoven. To jest... Ojejo. Nie wiem. Będę strzelać. To jest biały kieł. Lassie. Gdzie grał ten pies? Gdzie? Skip? Jak ma na imię główny psi bohater z filmie Stajny Dalmatyńczyków? Pongo. Ten pies... o kurde... O, trafiłem. W jakim filmie główną rolę odegrała stado siedmiu psów Husky? Szkoda na Antarktydzie? Tak. Jak nazywa się ten pies? Fluk, Rambo, Alex. Alex? Fluk. O! Mój przyjaciel Hachiko, oczywiście. Twój wynik 9/10, super. Gratulacje, poznałeś każdego psiego bohatera. Widać, że kochasz te zwierzęta. Na pewno sam też masz psa. To akurat nie jest prawda, bo nie mam psa, mam dwa koty, ale kiedyś w przyszłości chciałabym mieć psa, a jeżeli chodzi o psy, no to są to moje trzecie ulubione zwierzęta. No. Także tak. Pamiętajcie o tym, aby napisać w komentarzach, jaki mieliście wynik w tym quizie. Czarkiem jesteś. Czy lubisz psy? Kocham, tak. Są mi obojętne? Nie.
Lubię. Masz psa? Nie mam. Jeśli masz psa, spędzę z nim ten czas. Nie mam psa. Lubisz oglądać filmy o psach? Tak, lubię. Który z podanych filmów o psach najbardziej lubisz? Let's See, Wróć, Bella i Sebastian, Marmaduke, Wysły Pies. Bella i Sebastian. Wychodzisz ze swoim psem na spacery. Tak, nie. Nie, bo nie mam, ale chętnie bym wychodził. Myślę, że chętnie bym wychodziła. Wiesz, miskę. To jest całkiem spoko. Piszczałka. Myślę, że zwykła piłka. Branko. To jest fajne. Zasadniczo branko dla psów. To jest fajne, bo pieskowi jest ciepło. To jest trochę nieprzemyślane, bo pies jest się w tym branku męczy, a przecież ma swoją sieć i się grzeje. To jest fajne. Najsłodszego psa. Czy uważasz, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka? Myślę, że tak. Czy pozwalasz swojemu psu spać na twoim łóżku? Nie pozwalałabym. Jakie psy wolisz? Małe, duże, średnie? Duże. Psy rasowe czy kundelki? Rasowe. Owczarek belgijski. Owczarek belgijski. Belgijski pies pasterski. Grupa wielu blisko ze sobą. Właśnie tutaj nim jesteś. Powiedz wynikiem w komentarzu. No, wy też powiedzcie swoim wynikiem w komentarzu. Bo ten wynik, który ja mam, bardzo mi się podoba. Bardzo ładny jest ten piesek. No, także dajcie znać, co wam tutaj wyszło. Sam mógłbyś mieć. Także zobaczymy, jaką bym mogła mieć. Jak oceniasz swój wzrost? Jestem średniego wzrostu. Mam dokładnie 1,59 m, 58 m, albo mam 1,60 m, zależy od miary, ale mówiąc krótko, 1,60 m. Które z tych słów opisuje cię najlepiej? Żywiołowy, zabawny, szalony, odważny, spokojny, towarzyski. Towarzyski. Który sport lubisz najbardziej? Pływanie, piłka nożna, nie lubię sportu. Bieganie, siatkówka, jazda na rowerze. Ogólnie żaden z nich. Jazda konna. Czy przywiązujesz dużą wagę do swojego wyglądu? Tak ogromnie? Nie, wcale ubieram się stosownie do pogody. Ubieram się stosownie do pogody, tak. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czytać, oglądać telewizję, imprezować, spędzać czas na dworze, uprawiać sport, śpiewać, słuchać muzyki. Oglądać telewizję. Jesteś singlem czy w związku? Kurczę. Dlaczego to pytanie musiało paść? Bo ja ogólnie nie chcę udzielać pytań na takie rzeczy. Ale z racji tego, że ten kanał ogląda jeszcze bardzo mało osób, no to... Rasa psa do ciebie pasuje. Jakiej wielkości chcesz mieć psa? Jak najmniejszy ma małe mieszkanie. Raczej miałyby go nie nadepnąć. Nie za duży, nie za mały. Raczej spory, chce dużego psa. W sumie to chyba nie za duży, nie za mały. Prowadzisz aktywny tryb życia. Tak, uprawiam sport i chcę mieć psa, który będzie mi towarzyszył. Lubię długie spacery, ale sport. Czasem gdzieś się przejdę, raczej mało się ruszam. Czasem gdzieś się przejdę. No. Chcesz psa z krótką czy długą sierścią? Bez różnicy, byleby była na psie, a nie na kanapie. Sam nie wiem, mam alergię. Zdecydowanie z krótką, wolałbym dłuższą. Na wszystko jestem gotów. Mam dobry odkurzacz. Zdecydowanie krótka. Czy inteligentna? Inteligencja ma dla ciebie znaczenie. Oczywiście chcę go wytresować i chwalić się nim przed sąsiadami. Barby udział w konkursach, chcę go nauczyć podstawowych komend. Nie wystarczy, że będzie
Miał załatwić się na zewnątrz i chodzić na smyczy. Nauczę go podstawowych komend. Jaki ma być twój pies? Myślę, że ta odpowiedź, czyli czysty, dobrze wychowany, lojalny, niezależny i uparty, nie musi okazywać uczuć. Ja i tak wiem, że będzie mnie kochał. No. Jak traktowałbyś swojego psa? Rozpieszczałbym go, razem byśmy dokazywali. Dobrze bym go wychował i zajmował się nim. W końcu to ja jestem za niego odpowiedzialny, a niech robi co chce. Dobrze bym go wychowała. Ciao, ciao. O, te psy też bardzo lubię. Specyficzny pies, ale jeśli zaakceptujesz jego naturę i sierść na meblach, stanie się wspaniałym psem rodzinnym, jednak zawsze pozostanie indywidualistą. Podziel się wynikiem w komentarzu. No, wy też się podzielcie swoim wynikiem w komentarzu, bo ten mój wynik bardzo mi się podoba. Uwielbiam czał czały. Naprawdę są prześliczne. Czyli jestem bardzo zadowolona. Miniaturką jesteś. Wybierz torbę. O, ta jest bardzo fajna, bardzo lubię kolor miętowy. Głośny czy spokojny? Jestem raczej spokojna. Gdybyś był psem, jak chciałbyś wabić? Marisa, Rexhop, Spikey, Daisy, Huragan Baby. Daisy, czy jesteś zmęczony, to... Gdy jesteś zmęczony, to co lubisz? Zrelaksować się w wannie, obejrzeć dobry film, zjeść coś dobrego, pobawić się, pójść na imprezę. Obejrzeć dobry film. Jak myślisz, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Szlachcicem, chłopcem, mieszczaninem? Nie wiem, może byłam mieszczanką? Gdybyś był psem, gdzie chciałbyś mieszkać? Los Angeles, Nowy Jork, Miami. Los Angeles, to mi się marzy. Czy ufasz fryzjerom? Tak, zawsze wychodzę zadowolony z salonu. Staram się zaufać, a często jestem niezadowolony. Nie ufam, obcinam się samym za pomocą o zaufanej osoby. Tak, mam zaufanie. Pudel toy. O, jaki fajny. Jesteś jak pudel toy. Jesteś bardzo zwinny i czujny. Zachowujesz się z wielką mądrością. Szybko potrafisz rozwiązać trapiący cię problem. Bardzo lubisz się uczyć. Masz jeszcze jedną pasję. Modę. Kochasz się modnie ubierać. Znasz wszystkie najnowsze trendy. Bardzo fajny wynik. Też ogólnie bardzo ładny piesek. Więc dajcie znać, co wam tutaj wyszło. I teraz już się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o stawianiu łapek w górę i pisaniu w komentarzach swoich wyników z tych quizów. Możecie też napisać w komentarzach, czy macie psy. A jeżeli tak, to jak się nazywają i jakiej są rasy. Pamiętajcie również o subskrybowaniu mojego kanału i wciskaniu dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. A filmy na tym kanale pojawiają się w każdą sobotę. I pamiętajcie o tej subskrypcji i o tym dzwoneczku, bo dzięki temu też wspieracie mój kanał i dzięki temu on może się rozwijać. A chciałabym, żeby on się rozwijał. Także wspierajcie mnie, jeżeli chcecie dalej oglądać te filmy. No. Także to już naprawdę wszystko. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!